Ale o czym ty chcesz z nim rozmawiać? To mój sprawa. O, zjebiesz go? Co? Zjebiesz go? Mój sprawa. Dobra, to dzwonię. Czekaj, bo jeszcze nie odebrał. Nie odbiera, nie chce rozmawiać. Do zielonego zadzwoń. A ja nie będę wydzwaniał, kurwa. Zadzwoń, proszę. Nie, cię. Sobie chcesz, to dzwoń. Nie. Ode mnie nie odbierają. Się dziwisz? Nie odbiera. Może oddzwoni zaraz. I co ciekawego powiesz jeszcze? Co słychać? A co mam powiedzieć? Siedzę, ryczę jak knur i koniec. No. Bo nie ma. Nikogo nie ma jak w cztery ścianach, no i ryczę. No każdy coś robi, każdy ma zajęcie. A ty też masz zajęcie. A no. Telewizor oglądasz. Takie twoje zajęcie. Co? Mówię, a twoje zajęcie telewizor oglądać. Telewizję. I na Boga, Krzysiek, nie włączaj tego grzejnika, bo tu nie da się wejść, rozumiesz? Ja wczoraj rano wszedłem, to sobie myślę, Boże. Co mówisz? Wczoraj rano wszedłem, to sobie myślę, Boże, tu ze 100 stopni. Jak ty możesz spać w tym, powiedz mi? Nie da się. Wyczerpnić. Dziś taka siła. No a od siedzenia siły nie przybędzie. Trzeba robić coś. A to bez cukru, że ty to pijesz? Co? To bez cukru? No bez cukru. Bez cukru, tak? No. Dobra. To przeczytaj, czy z cukrem, czy bez. To nie pisze. Rabarbar, jabłko. A jabłko, rabarbar bez cukru. No i wszystko w temacie. A masz herbatę przecież. To dlaczego herbaty nie pijesz tej? O. Piję herbatę. Nie martw się. To co? To wek idzie, nie? Co? To wyrzucimy to. A co, kurwa? Trzymać? Po co to takie tobie? Tą piłę też wyrzuć, Krzysiek. Co? Tą piłę. Po co tobie to? O matko. Ty, a ta się otworzyła. Komórka. Ta bokówka się otworzyła. Jaka bokówka? No tu od razu, za drzwiami, ta po lewej stronie. To bez zamki. A kto ją otworzył? Nie wiem. Kurwa. Nie straszcie. Zamknąłeś? Tak. No i co? Może ktoś wieczorem chodził i tam rabował? Tak. Nie wiem. Ciekawe co? A co tam w tej bokówce masz, że rabował? Jeszcze raz dzwonię. To dobra jest rabarbark. No bardzo. Boguś rwał rabarbark i jak? On rabarbar, ty kiełbasę, nie? Co? A ty kiełbasę. Nie jeść nie można mięsa. Dlaczego mięsa tobie nie można jeść? Bo jedną ten. Zielony. O. Opowiadaj, co słychać jeszcze. A co mam opowiadać? Ja siedzę
W czterech ścianach? No, a co, w telewizji coś mówili? Bo ja nawet nie mam czasu. Dwa, trzecie minutkę. Co tam się dzieje w Polsce i na świecie? Tak zupy chciałeś. Tak zupy chciałeś. Nie mów, że tego nie widziałeś. Ja nie widziałem. Nie, nie widziałeś. A skąd ja wiedziałem, że ty przyjechałeś? No ale to, ale jak wstaniesz, to co, nie widzisz, że stoi na stole? Jak po cichu wchodzisz i nie budzisz. A po co ja mam cię budzić? Ale wstajesz po herbatę, to nie widziałeś tego? Ta zupa pewnie już skisła, jak tu tyle stopni było. Wiem, czy to dla mnie, czy to nie dla mnie. A komu tu? Dla kogo? Ktoś inny tu jeszcze... Może kurwa da... Dom pomocy? A ktoś tu inny przebywa jeszcze? Oprócz ciebie? Co? Ktoś tu inny przebywa oprócz ciebie? A może przyjąłeś i zapomniałeś zabrać? No... Wiadomo? Ojej. A później... Powiedziałby ja przyjąłem dla domu pomocy dla dzieci... Moich... I... Zabrałeś zupę. I rybę też? A one... I rybę. I rybę. A one głodne. Zawieź dla ich. No, dobra? Zawiozę, no. No. Dobra. I powiesz od kogo? Od ciebie. Nie. A co, ty nie dałbyś? Powiesz, że ode mnie. Nawet. Ja bym powiedział, że od ciebie ja przywiozłem. Nie. Tak. Nie kłam. A po co kłamać ja mam? Nie kłam. Ja nie kłamę. Kłamiesz? Nie. Kłamiesz. Skoro tobie przywiozłem, to... Ale rozmawialiśmy o tym przecież, że ci przywiozę. O. Nie udław się. Co, Krzyśku, poczytamy te... Ludzie tam powpłacali pieniądze. Przeczytać ci? A czego ja mam słuchać? Ale... Dla ciebie? Dla ciebie. Dla dzieci? Dla ciebie. Nie, ja nie chcę. Dawaj dla dzieci swoich. Dobrze? Ale nie chcesz, żebym czytał, czy nie chcesz pieniędzy? Nie chcę, żebym czytał i pieniędzy nie chcę. No. Jedno z dwóch. Ostatnie podejście było już. Możesz oddawać. Zajechać do nich i powiedzieć. O! Zobaczcie, ile pieniędzy ja przywiozłem dla was. To ode mnie. Z knurem nagrywam, a za was oddaję. Dobra? Powiedz tak? Nie, nie powiem tak. Nie, powiedz. Nie. Powiedz tak. A, zataisz, tak? Zataisz. No nie patrz w górę, nie patrz prosto, patrz. W oczy mnie. Ja za muchami. Oczy, nie, nie, nie. Oczy mi biegają. Nie patrz, że muchy latają, nie latają. Patrzę i w oczy. Powiesz, że to od knura, tak? Tak? No, tak. Od Krzyśka. Nie, nie mów. Nie mów, bo to kłamstwo. No, bo... ale to tobie ludzie dali pieniądze. Bo to kłamstwo. Powiesz, że jego dali, a ja lawa to daję. No bo ty nie chciałeś, tak? No. No to tak powiem, no tak mówisz. Powiedz, knur nie chciał, to macie dla was. Będziecie bogate. No jak, dobra? Jak uważasz? No nie to, dobra? Nie, to nie, no dobra. A ty, dyrektorka, daj ciebie. O. Dobra, powiesz? Tak nie powiem, nie wypada. Nic nie powiedz, to dam tobie jeszcze pieniędzy. No, tak nie wypada. I pojedziesz jeszcze dalsze, na wycieczkę. Tak? Sama. Albo ze mną. Ale bardzo dobrze, dziękuję. Ale tam nie ma ileś, tam nie wiadomo ile pieniędzy. Tam 70, 60 zł dla ciebie chyba. Mam gdzieś to wszystko. Ale skoro nie chcesz, to nie będę czytał. Nie będę cię zmuszał do tego. Nie, to nie. Płaciłeś, kurwa. Tak. Gdzie wpłaciłem? 15, 20 tysięcy. Tak. Płaciłem? Tak. No to... Tak.
To chwała mi za to, co? Czy nie? Chwała mi za to, czy nie? Brawo. No brawo, brawo. O. Dobra. O, Krzysiek, widzisz? Mam ważną wiadomość. Coś ci pokażę. Spotkałem ostatnio kolegę. Czekaj. I on wyraził... I? Poczekaj, daj mi powiedzieć, dobra? On wyraził zgodę, żebym to opublikował. No więc już, pokażę. Bez mojego zdania? Ale co bez twojego zdania? Tutaj na naszym osiedlu taki jeden chłopak miał wypadek. Co? Wypadek miał na motocyklu, no. No i co? No i nazywa się on... Jak? Filip. No i co? No, Filip Brański. Ma 33 lata. Niech nie jedzie po wariacku. Razem mówię. No ja pokażę nawet. O. No. I tam chłopacy zbierają. Jakby ktoś miał ochotę wspomóc. No. Zaraz ja to je pokażę. On teraz jakoś pod koniec kwietnia miał wypadek. Słup trzasnął. Nie, miednica rozwalona. Miednica, wiesz co to miednica u człowieka? Nie. No to szkoda. Miednicy to tam stoi. Także to pokażę, nie wiem czy to mogę aż tyle. Ale kto by chciał tam nie jedzie pomóc, to bardzo prosimy. No. Opo ludzie jak wpłacają, widzisz? Fajnie? No, bardzo dobrze. No pewnie, że bardzo dobrze. Brawo dla jego. 33 lata, chłopie. Ale żyje. Jakiego osiedla? No tutaj, Zielonych Wzgórz. No i co? No i zrobili zbiórkę koledzy i zbierają, tak jak kiedyś... Ja nie zbieram. A ty nie zbieraj, ja tylko chcę powiedzieć, tutaj pokazać, że coś takiego jest. Pieniędzami proszę nie dysponować, zrozumiane? Czym? Pieniędzami. A ja coś, ale co? To nikt nie może, jakby ktoś chciał wspomóc, to nie może? Kto mi pomaga? On pomógł mnie? No a on ciebie nie znał. A. To co, nie pomagać mają? Jemu nie. Dlatego co, stoi nad grobem, nie pomagać? Niech nie jeździ po wariacku, jeździ. Niech nie jeździłby po wariacku. No. Ja jeszcze napiszę, żeby motory zabierali. Możesz sobie pisać i do papieża nawet. Co? Możesz i pisać i do papieża. Także jak ktoś by miał chęć, to... Zaraz będzie. Krzysztof płacił dla ciebie 200 tysięcy złotych. Mhm. Tak będzie. Nie wiem jak to tego... A Menel nie dzwoni do mnie. Kto? Menel nie dzwoni. Jaki Menel? Docenta. Także... Jeszcze? Ja nie znam Meneli. No znasz. Jednego tylko znam. Chujże sęca. Także ekipa Filipa. Zbiórka charytatywna. Kto ma ochotę, to bardzo proszę. W imieniu kolegi mego, który mnie poprosił o to, żeby to nagłośnić. No więc, proszę bardzo. A ty nie chcesz pomóc w żaden sposób? Szanowni Państwo, proszę nie wpłacać dla Filipa żadnych pieniędzy z tego powodu, że jechał po wariacku. Jak wariat, może jeszcze był napity, a że rozwalił sobie dupę na motorze, to ma. Na co zasłużył, to i ma. Oj. Oj, Krzysiek. Nie wolno takim być człowiekiem. Jakby nie jeździł po wariacku. Nikt jemu nie kazał jechać. A skąd ty wiesz, że jechał po wariacku?
Skąd ty to możesz wiedzieć? Bo ty wiesz, twoje serce przeczuwa? Powiedziałeś! Ja nie powiedziałam, że jechał po wariacku. Tylko miał wypadek. Wjechał w słup. Gdzie miał wypadek? Ja tego, Krzysiek, nie wiem, bo to ja przekazuję to, co... Gdzie po wariacku jechał? W którym miejscu? Na Zielonym Wzgórzu? Ja nie wiem, Krzyśku, tylko ten chłopak jest z Zielonych Wzgórz. I spotkałem wczoraj kolegę, który poprosił... Przepraszam, w niedzielę. Który poprosił mnie, żebym... Jak mogę, to żebym nagłośnił tą sprawę. I... A chodzi? Nie chodzi. Ma mieć operację.